Halo, cześć, witajcie. Jestem Korkus, a to kolejny odcinek z Diablo. Dzisiaj zejdziemy sobie na poziom 12, czyli ostatni poziom jaskiń. No i tak w sumie na 12 poziomie to chyba już mogą być... pory mogą się pojawiać z piekła. Takie jak na przykład Black Knighty albo Sukuby. To zobaczymy, co tam będzie. W sumie jest dużo. Mogą być te Vipery, mogą być Guardiany, Slayery, Maelstormy. Co tam jeszcze może być? No Sukuby, Black Knight już mówiłem. Vipery to są takie węże i jeszcze są chyba Cave Viper, Fire Dragon, to są takie odmiany. Mogą być Storm Riderzy, no zobaczymy, co tu będzie. Dobrą opcją właśnie byłoby, gdyby się pojawiły te postacie, te potwory piekielne. To dlatego, słuchajcie, że miałbym więcej expa. Oczywiście to daje więcej expa. Zdziwiłaka kostur. Nie. No bo pasowałoby jednak nam wbić poziom 20, a nawet i 21. No tak jak mówiłem, no, o sukuby i Fire Viper, ok, czyli to jest ten ognisty. One są dość mocne i chodzą zygzakiem, musimy na nich uważać. Sukuby to są właśnie te piekielne postacie, dobra. Spróbujmy z odpornościami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przejdziemy tutaj, bo widzę, że tutaj jest jakoś tak tylko powoli. Tutaj nie możemy się też narażać zbytnio, bo jednak sukuby w większej ilości mogą nam zaszkodzić. Pamiętam seria Wojownikiem. Zresztą zapraszam was na serię Wojownikiem, którą nagrywałem chyba w październiku lub listopadzie. Dała mi w kość, na każdym poziomie miałem sukuby, jeszcze miałem te ostatnie, później jeszcze te advocaty, ten najlepszy poziom tych magów. O, masakra, dało mi w kość. A, vipery nie mogą ten otwierać drzwi, to dobrze. Vipery, Fire Dragon. Ognisty jaszczur, tylko nie wiem dlaczego, on się chyba nazywał Fire Dragon, a tutaj jest jaszczur. Jaszczur to jest lizard chyba, nie? Identyfikacja, to weźmiemy. No, zamkniemy drzwi. Praktycznie, nie? Długi łuk bitewny, ale biały. Czyliż, o! Taki. Gdzie to jest? To był pierścień. Gdzieś, niebieski. Co, i przez te drzwi go nie znajdę? Nie, no muszę go znaleźć. Szkoda, że w Diablo 1 się nie odświetlają itemy. Nie znajdę go, kurde. Weź to. No nie mówcie. Muszę go znaleźć. On gdzieś tutaj przez przypadek go znalazłem. Pierścień pisało. Ale jaja. No kurna chata. Dobra, no to mamy trochę lipę. 100% widziałem, że to jest pierścień. Ja sobie jeszcze na nagraniu to cofnę. Spróbujmy tak. Siup, dupa. Okej. Okay. Ja go szukam. Ja go podniosłem. Plus 27 do magii. Wiecie co? Zadąbiście. Nie. Do many. A nie do magii. Kurde to. Ale mnie zrobili w konia. 1-10 to wrzucimy.
Dlaczego mój fail? O, jest Bosiot, musimy uważać. Musimy uważać na nich. Oni sobie tak będą chodzić w kółko, nie? Oni nas zabiją, więc... Nie wiem, czy boss może otwierać drzwi. Mam nadzieję, że nie. No przez drzwi nie możemy przestrzelić. To jest trochę problem. Ale to jest właśnie fajna taktyka. Jak się ten bosiot nazywa? Zaraz, na końcu go wybijemy. Oni właśnie... Z bossami jest taka rzecz, że oni nie odejdą, póki boss żyje. Oni będą w jego zasięgu chodzić. Ogniożmij. Okej. Okay. Najgorsze są te ostatnie. Azury Drake się nazywa. Azurowie chyba tutaj przetłumaczyli po polsku to. No powiem wam, on jest dość taki problematyczny. Stój. Wielki hell, great hell. Chyba minimalnie 10, maksymalnie 15. Tylko że nie założymy go jeszcze. Ale niebieski jest. Założymy 50. Aha, bo ja mam. No tak. Zobaczymy, co on tam będzie dał. Pierwszy do sprzedania idzie od razu, z automatu. Ale się wkurzyłem. Myślałem, że to jest po prostu źle przetłumaczone. To jest. To ma być mana, nie magia. Poziom nam wpadł właśnie 20. Życie się odnowiło. Musimy uważać na te sukuby. Ta magia sukubów, książka jakaś wypadła, ona leci tak jak nasze, nie tak jak boss. Właśnie, oni taki mają doskok. Viperki, ale to nic. Magia leci tak jak nasze strzały, czyli aż sięgnie celu. Leczymy się. Nie tak jak właśnie te pieski z kwasem, mikstura leczenia, to fajnie. O, tam portal. Możemy? Oczywiście nie możemy. A nie wiem, jak to się z tym pierścieniem nie stało. Wydawało mi się, że... O, kolczasta maczuga. Ale to maczuga to się nam nie przyda raczej. Tutaj gdzieś jest koniec chyba. O. Z sukubami jest to właśnie jeszcze, bo to jest pierwszy po... O, tu gdzieś jest. Jest pierwszy poziom właśnie tych sukubów. Więc one właśnie stoją, atakują i stoją. O, trzeci poziom. A, obdzieracz skóry. Niedobrze. Te sukuby jeszcze nie są problematyczne. Najgorsze są te właśnie te witch. O, właśnie o tym mówiłem. Tu możemy mieć problem teraz. One się tutaj pojawią. To jest właśnie taktyka wojownika, żeby je tutaj zapędzać w takie miejsca. Okay. Zapędzać je w takie miejsca i one wtedy na końcówkę miecza łapać. Jeżeli mamy dość duży atak, to one zostaną tak jakby cofnięte, zblokowane, nie będą mogły się ruszyć. A jeżeli nie mamy takiego dużego ataku, no to mamy problem, bo będziemy musieli je gonić. Ciekawa sprawa, powiem wam szczerze. Mi się podoba. To jak to zostało tutaj rozwiązane, no... Jednak wojownikiem, nawet jeśli przyjmowaliśmy ten damage, to było dużo, dużo łatwiej, nie? Ja też nie ukrywam, że powinniśmy mieć też lepszą zbroję. To jest księga schwytania trójcy, czyli to jest po prostu taki stały element każdego ostatniego poziomu. Może idźmy ją przeczytać. No, doszliśmy.
Wyczyścimy sobie to, co tu jest gdzieś w okolicy. Nie. Niedobrze, dałem sobie obić się, ale to nic. Jeszcze sobie mogę pozwolić po prostu na to, nie? O, już sobie gdzieś tam. Dawaj. Nie możemy sobie tak się dawać obijać, jednak miksturek tutaj zje mi trochę, ale no niestety. Dobra, eksu też jest ważny, jakby nie patrzeć. Ale ich tu jest. Najwyżej po prostu się wcześniej cofniemy. O, fala płomieni. Ła, panie. O, panie. O, panie, dobra. No, to tak nie, to tak nie. To tak nie, panie. Panie sukubie, to tak nie. Tutaj? No, to powinna gdzieś przyjść. O, właśnie. Czy idzie tu jakaś? O, nie mamy mikstury. To nic, będziemy się musieli cofnąć. Dlatego jeszcze nie rozdaję poziomów, bo nie wiem, czy nie będę potrzebował tych 10 punktów jednak dać w siłę. No, tam ktoś dostaje. Staniemy sobie tu. Dobra, coś tam padło. Że jest takie zużywanie łuku, kurde, kata, tak wiecie, z dupy. Ale siada. No ich tam jest z 10 sztuk jeszcze. Jeszcze 10 sztuk jest i tam jest chyba boss, nie? Czy nie? Mi się wydaje. Tak! Dlatego tutaj tak walą. O nie, to się wiecie co? To się cofniemy chyba. Bez miksturek to będzie ciężko. Ta wiedźma, ona jest dość mocna. Więc się cofniemy. Co my tu mamy? Parę ognia nie. Volleyball to damy radę? Nie. Co jeszcze zostawię? No ten pierwszy mi zrobił taką nadzieję, że tak powiem. A tu się okazała lipa jak cholera. Dobra, idziemy do healera. Jak się czujesz? Starczy, Z12 mamy. Tutaj to out. Dobra, na razie nie układamy tego, bo i tak przecież sprzedam wszystko. Zostań na chwilę i posłuchaj. Odporność na błyskawice plus 19 do siły. No. Tyże? Maczugę sprzedamy. Bo i tak jej nie będziemy używać, ale. Zobaczmy, co się stanie z damage'em.
20 o 1 nam zwiększyło damage i obronę nam zwiększyło dość dużo. Co prawda życie nam spada. Celność nam spada 2%, życie spada o parę punktów, ale ten hełm księżyca ja sobie zostawię na razie. Będziemy tam u złodzieja chcieli jakieś poważniejsze zakupy zrobić, to wtedy będę go sprzedawał, ale resztę sprzedajemy. To sprzedamy do magii i to sobie zostawię. Do żywotności 8. Ten szybko uznawia atak też jest fajny. Dobra, na razie niech to tu siedzi wszystko. Jakoś tak. Nie mam sentymentu tego sprzedawać. Dobra, idziemy. No dawaj, 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 dawaj. Jestem bosior. Bosior padł, to co on tam wypuścił, nie? A, ręczny topór, okej. Jednoręczny ten aks. Taka lipa, to nie dla nas. Szkoda. Miałem nadzieję na coś lepszego. O. Dobra, myślę, że tutaj chyba już nic nie będzie nas zaskakiwało. To księgę przeczytamy. Dokonało się. Duchy Wielkiej Trójcy zostały wygnane do świata śmiertelników. Po trwającym dekady sianiu spustoszenia na wschodzie zostali wytropieni przez zakon śmiertelników. Horadrimowie użyli artefaktów, nazywanych kamieniami dusz i umieścili w nich esencje Mefisto, pana nienawiści i jego brata Baala, pana zniszczenia. Najmłodszy brat, Diablo, pan grozy, uciekł na zachód. Ostatecznie Horadrimowie schwytali do kamienia dusz również Diablo, a następnie ukryli go pod starożytną, zapomnianą katedrą. Tam oto pan grozy pozostaje uśpiony i oczekuje na przebudzenie. Wiedzcie o tym, że potrzebuje młodego i energicznego ciała, naiwnej osoby, którą łatwo będzie opętać. Odrodzi się wtedy, by uwolnić swych braci i ponownie wzniecić ogień wojny grzechu. No to dobra, mamy to. Historię macie rozwiniętą gdzieś tutaj przez tą książkę. No jeszcze trochę mamy zwiedzenia. O, o, o. Idzie, obdziera pskór. Twój golema, to weźmiemy. To jest chyba trzecie czy czwarte poziomowe zaklęcie, więc będzie to sporo warte. Co tu jest? Mikstura man. Trzeba uważać, bo chyba mikstura siły, ta zwiększająca siłę na stałe, też jest niebieska. Słuchajcie, warto więc patrzeć na nią. Warto też wypatrywać białych mikstur. Białe mikstury są mikstury witalności. Idziemy stąd. Białe mikstury witalności właśnie. Też fajna sprawa. Smyczko, no oni teraz nie przejdą, nie? Okej. A witalności... Do witalności nie da się kupić mikstur. Można kupić do siły, do magii, do zręczności. Do witalności właśnie się nie da. Więc teoretycznie do siły też byśmy mogli kupić. Skuba nic jak wyskoczył, nie? Jak Filip za krzaka. Tylko bo było dużo. Chociaż boss Wipedów też był. No, uderzył. Dość mocno biją, przyznam. Ale już mi się nie chce gonić. O, o, o.
dość mocno biją. Sukuby też dość mocno biją. Nie chce mi się już tak uciekać. Wiecie, ta taktyka ogólnie z gry Łotrzycą to jest właśnie taka taktyka na odchodzenie cały czas. Gdzieś tutaj celowanie. O, tak jak ja tu teraz robię. O, o. No, gdzieś coś mniej więcej. Jeszcze dostałem i tak. Jednak, ale powiem wam, kurde, przydałby się albo broń lepsza, albo dużo lepszy pancerz. Jak będą Black Knighty, to ja jestem w nosie, nie? Znaczy, może nie tyle w nosie, co będę się musiał nakombinować strasznie. Blood Knight. A zwój healingu chociaż gdyby był, nie? 152 sztuki złota, to nie możemy opuścić. To zwój fali płomieni, to sobie zostawimy gdzieś tam na później. Jeszcze trochę mamy tych jaskiń do zwiedzenia. Tu jest środek. Jednak w te Vipery, o ładnie się rozpadł na pół, ale jednak w te Vipery nie robimy takiego damage'a, jakby mi się wydawało wcześniej. No ten uff. Przydałoby się coś lepszego, no może u złodzieja coś będzie. Uwaga, czy on wyskoczy tu za krzaka? Nie. Zdarłby nie za krzaka. Dość mocno dostali z wypertyfikacji, to wyrzucimy. A, same miejskie portale, nie? Szkoda, że wojownikowi tak nie wypadało i musiał kupować wszystko. Tutaj byliśmy, no to co? Znowu miejski portal. Sobie to sprzedamy wszystko, tutaj nie ma sensu tego nosić. Tutaj już byłem. Tutaj ta maczuga chyba leżała, nie? Jeszcze tutaj. No i to by było na tyle. Czekajcie, nie, tutaj jeszcze jest. Tam jeszcze nie byliśmy, no bo wejścia przecież nam blokowałem. Idziemy tu. Bo przecież jeszcze zejścia. Tutaj zadania nie będziemy mieli. Żadnego. Na szczęście. Albo i nieszczęście. Najwcześniej będziemy mieli zadanie na następnym poziomie lub na 14. Bo też jest taka możliwość, taka opcja. Te drzwi, pusta lokacja, dziwne. To jest zejście na 13 poziom, dlatego jest pusta lokacja. Zawsze przy zejściach nie ma przeciwników. Ale fajnie się to ułożyło. Jeszcze tutaj pewnie coś będzie. Ale ja nie ma nic, okej. Tyle. No już niedużo też nam w sumie brakuje do 21. Myślę, że na 13 wbijemy. Szkoda, miałem nadzieję, że go zanim wejdziemy na 13 poziom, że zdążymy wbić. Ale się nie udało. To sobie zejdziemy do miasta. Co my tu mamy? Tego exa sobie na pewno gdzieś tutaj zidentyfikujemy, sprzedamy go. Złota sobie pozbieram, nie wiem ile mam do kupy tego złota. To wszystko mogę wyrzucić, mam wyuczony czar, więc to już mi jest niepotrzebne. Zostań na chwilę i identyfikuj odporność na obrażenia plus 8 punktów obrażeń. Fajny toporek, nie? Tylko nie dla nas. Co mogę dla ciebie zrobić? Co on tu ma? Łuk wigoru 1, 10, 20 do żywotności. Nie.
Nic tu dla nas nie ma. Tu raczej nic już nie będzie. No. To idziemy do złodzieja zobaczyć, co on tam ma. Może ma coś ciekawego. Jeżeli nie, no to się tego złota pozbędziemy. Ile mamy tych kupek? 60. 90, 105. 130 tysięcy i 300. Na pewno jeszcze mikstur muszę dokupić. Nie, do jaskini nie. Wiecie, że... Znaczy nie wiem, czy w tej wersji akurat... Bo w wersji 1.0 można było stakować tylko 5000 złota, nie 15, tak jak tu jest. Ale wiem, że w wersji tej pierwszej, pierwotnej, można się było z... Plus 137 do obrażeń, 1.4. To jest śmierć. 1.4 plus 130, no to jest 8. Czekajcie. Tu jest 3.6. Więc tu mam obrażenia plus 63%. No nie, no tamten łuk jest słabszy. Chociaż moglibyśmy zrobić test, że zapiszemy, jak go kupię i porównamy. A zróbmy tak. Zapisz grę. I tak sobie porównamy, nie? Ja sobie później wczytam tą grę. Tu jestem! Żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Patrzcie się. Teraz tak. Celność 120, tak 2. Obrażenia 22, 27. 19, 26. Spadła nam celność. Czyli kompletnie się nie opłaci. No gdyby tutaj był na przykład właśnie 3.6 plus te obrażenia, to by było dużo lepsze, nie? No należy. Jest jak jest. Czytaj. No to dobra. Skoro wiemy, że tu jest śmieć, to sobie idziemy stąd. Kupimy parę miksturek, te zwoje. Chociaż może byśmy poszli do czarownicy? Nie, dobra. Rzucimy tam, naśmiecimy w tym listam. Nic się nie dzieje. Jak się czujesz? Osiem, okej. Okay. No niestety, miksturki tak nam nie lecą szalenie jak te inne rzeczy, więc musimy się ich pozbywać, ale Firewalla to bym sobie zostawił. Gdzieś bym go położył. Na czymś. Tu jest Town Portal, petryfikacja. Town Portal znowu. Mamy Town Portale. To? Golem. No, to golema też sprzedamy. Fireball, ognista ściana. Ściana ognia. No, to jest to samo. A i okej, zróbmy tak. Wyrzućmy to. Ja tak się wolę oddalić, żeby mi się nie zdublowało, bo 15 koła w plecy. Tak jak laski się tam zdublowały przedtem. No i dobra, to sobie weźmiemy. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście. Taki dłuższy odcinek dzisiaj wyszedł. Zachęcam was do oglądania serii Wojownikiem, bo też bardzo fajna. Uważam, że nawet dość fajnie mi wyszła. I trzymajcie się, do następnego. Kodkus się żegna. Hej!